Siemanko motonałogowcy, dzisiejszym odcinkiem zaczynamy serię pro mototipów prosto od MotoAddicts. Już za chwilę powiem Wam, jak zostać gwiazdą YouTube'a. Ale do rzeczy, pokażę Wam, w jaki sposób przykleić mocowanie GoPro do szczęki kasku o agresywnych, ostrych krawędziach, jakie ustawienia GoPro będą najlepsze do Waszych nagrywek z motocykla. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, zróbcie to w tej chwili, dorzućcie lajka i skomentujcie, a my lecimy dalej. Na pierwszy ogień przykleimy uchwyt GoPro. Jeden z moich kasków, czyli AGV-K5S, ma bardzo agresywny kształt. Zaraz Wam pokażę na drugim egzemplarzu, jak to wygląda. Jak widzimy, nie są to płaskie powierzchnie i nie jest zbyt łatwo przykleić kamerki na szczęce, a nie oszukujmy się, że z tego punktu widzenia point of view jest najbardziej zbliżone do tych, które widzimy naszymi oczami. Przyklejenie kamery po jednej czy po drugiej stronie, bliżej czy dalej, nie da nam tego samego efektu, gdy będzie zamontowana ona centralnie. A dodatkowo musimy nawalić tutaj tych pivotów, tych przejściówek, żeby ją tu przymocować, co robi nam się jeszcze więcej możliwości punktu drżenia dla kamery, a także mniejszej wytrzymałości ogólnej dla naszego uchwytu. Kask truski odkładamy, a my przechodzimy do dania głównego. Pewnie zauważycie, że moje kaski nie są idealnie czyste, ale to bardzo dobrze się składa, bo kolejny odcinek pro mototipów, który dla Was przygotowuję, jest po części właśnie na ten temat. Pierwszą rzeczą, jakże ważną, o której chcę wspomnieć, posiadając już od 3 sezonów tak przymocowany uchwyt do GoPro, jest to, że trzyma się on cały czas w takim właśnie stanie i kamera GoPro nagrywała bez żadnych problemów, a zobaczcie na to. Trzymał może 10% tego, jak jest przymocowany. A jak mocno trzyma się taśma TESA, tylko jej ufam. Oderwiemy sobie 3-letnie przymocowanie i zobaczymy, w których punktach to naprawdę trzymało. Oderwiemy albo i nie oderwiemy. O kurwiks. Zobaczcie. Tam, gdzie widzicie te białe elementy, tyle trzymało nasze mocowanie do kamerki. Tam, gdzie widzicie brudne kawałki taśmy dwustronnej, nie było styku z kaskiem. Oczywiście przed klejeniem uchwytu na nowo musimy to wszystko ładnie oczyścić. Standardowo do odtłuszczenia obszaru roboczego musimy użyć jakiegoś alkoholu, płynu do szyb. Ja używam chusteczek nasączonych alkoholem, chyba ze 101% stężenia. Czyścimy, co by nam się dobrze trzymało, jeszcze lepiej jak mi przez te 3 lata. Kolejny krok wykonany, więc przystępujemy do przyklejania kolejnego uchwytu na kolejne 3 lata. Lepiej używać oryginalnych uchwytów od GoPro. Wiem, że zamienniki są praktycznie takie same, ale uwierzcie mi, one są z gównolitu. Wiem, że mówiłem, że TESA najlepsza, ale do złapania środkowego uchwytu spokojnie nam 3M wystarczy. Gdybyśmy przykleili już to bezpośrednio na swoje miejsce, trzymałby tylko środek, boki by w ogóle się nie stykały. Dlatego musimy się wspomóc właśnie drugą taśmą. Obczajamy mniej więcej pożądaną długość taśmy, ciachamy w poprzek, wzdłuż i przyklejamy po bokach, po jednej warstwie. Mniej więcej. To jest pierwsza warstwa. Musimy przykleić jeszcze co najmniej 2. Zadanie wykonane. Słyszę, że padła mi bateria w drugiej kamerze, a chcę dokończyć ten film, więc głos będzie troszeczkę gorszy. Kleimy, nie patrzymy. Ha! Siedzi. Dociskamy. Żeby kask nie chrupnął. Kiedyś mój kuzyn, pozdro Radek, miał kask, który włożył do skutera, bo wiecie, tam siedzenia się podnosiły i było miejsce na transport kasku. Coś tam miał, nie wiem, czy rękawice bramkarskie, pekary czy coś, i kask się nie zmieścił, on nie zauważył, włożył ten kask, chyba wina to była czy coś takiego, i walnął siedzeniem, żeby je zamknąć, nagle kask chrupnął. Także, żeby mój tak
nie zrobił dzisiaj. Widzę, że nawet dolega więcej niż na wcześniejszym uchwycie. Nie wiem, czy będzie to widać. Pokażę wam tak. Fajnie dolega. Z tej perspektywy tak. No. Teraz trzeba by to zostawić na 24 godziny. Można zakładać kamerkę i repeta. Nie pozostaje mi teraz nic innego, jak naładować baterię, żeby dźwięk z powrotem powrócił lepszy. I razem z Suzy zapraszamy was na drugą część odcinka. W drugiej części nagrywki sprzedam wam pro tipa, jak wycisnąć ostatnie soki z kamerek GoPro podczas filmowania na motocyklu. Nie będę się zagłębiać w mocne szczegóły, jeśli chodzi o ustawienia GoPro, żeby nie namieszać wam jeszcze bardziej w głowie, bo tych ustawień jest naprawdę sporo. Postaram się to zrobić krótko, zwięźle i na temat. Zacznijmy od najważniejszego ustawienia, czyli rozdzielczości. Najnowsze kamery GoPro, GoPro 12, GoPro 11 oferują już nagrywanie w rozdzielczości nawet 5,3K. Szczerze powiedziawszy, tak dużej rozdzielczości nie używam praktycznie nigdy. Ekipa EMA przeważnie w kamerce ma ustawioną rozdzielczość 2,7K, mimo że podczas montażu nasz projekt zawsze jest ustawiany na Full HD, czyli 1920x1080. Dlaczego tak po szybkości 2,7K? Daje to możliwość wykadrowania obrazka. Pozwala nam to skupić się na lewej części obrazu albo prawej części obrazu, która nas bardziej zainteresowała na filmie. A dzięki temu, że obrazek mamy filmowany w większej rozdzielczości, możemy delikatnie go przybliżyć i uzyskać bezstratny zoom. Klatki na sekundę. Jeżeli my nagrywamy jakiś materiał i mamy zamiar pokazać go w slow motion, czyli w spowolnieniu, musimy podnieść klatki na sekundę. GoPro oferuje nawet 240 klatek na sekundę, co pomaga znacznie spowolnić obraz w postprodukcji, ale pamiętajcie, nie nagrywajcie w bardzo wysokiej ilości klatek na sekundę, gdyż im więcej klatek na sekundę, tym mniej czasu na doświetlenie każdej z klatek i po wjechaniu z pięknie nasłonecznionej ulicy do lasu, nagle może się okazać, że wasze ujęcie jest totalnie ciemne i filmując po obróceniu się w stronę drzew, macie jedne wielkie czarne plamy. Dlatego jeżeli filmujemy coś do slow motion, podnosimy klatki na sekundę. Jeżeli nagrywamy tylko nasze relacje z trasy, ja bym ustawił zawsze 30 klatek na sekundę. Niektórzy powiedzą, 60 klatek to płynniejszy obraz. Tak, płynniejszy, wszystko jest bardziej zamrożone, mniej rozmycia, ale wtedy obraz jest dużo mniej naturalny i jako ciekawostka mogę wam powiedzieć, że filmy, które oglądacie w kinach, są praktycznie zawsze nagrywane w 24 klatkach na sekundę. 30 klatek na sekundę to większe rozmycie. Kolejna ciekawostka, filmowanie w mniejszej ilości klatek na sekundę sprawia wrażenie, jakbyście jechali jeszcze szybciej, a jeżeli użyjecie filtrów ND do kamer GoPro i ustawicie odpowiednio waszą migawkę w kamerze, można uzyskać jeszcze większe rozmycie ruchu i tutaj można przytoczyć niektóre z filmów największych kozaków na YouTubie, gdzie wydaje się, że jedzie 250 po mieście. Wrażenie prędkości jazdy jest po prostu ogromne, a tak naprawdę w 50% to nie prędkość, a dobre ustawienia w kamerze GoPro i troszeczkę pomyślunków w postprodukcji. Kolejnym ważnym ustawieniem jest pole widzenia. Mamy do wyboru liniowe, czyli linear, wide oraz super view, a w najnowszych kamerkach także hyper view. Linear to raczej naturalny widok, bez zakrzywionych krawędzi, bez rybiego oka i tego na pewno nie używamy, bo jakość też jest w tym ustawieniu gorsza. Wide to już szeroki kąt widzenia, mamy zakrzywione krawędzie, mamy rybie oko. Widzicie właśnie na filmie, jak wygląda obraz w wide i przechodzimy do ujęcia super view. Ja nagrywam zawsze w takim trybie. To pole widzenia jest dużo szersze, dużo więcej jesteśmy w stanie sfilmować. Nie widzimy tylko tego, co dzieje się z przodu, ale także filmujemy naszych kompanów, którzy jadą obok nas. Nasz obrazek jest troszeczkę po bokach przekłamany, troszeczkę ponaginany. Rybie oko jest bardziej zauważalne, ale wspomniany wcześniej efekt zwiększenia prędkości i lepszej atrakcyjności obrazka zapewniony. Tryb Hyperview, który jest dostępny już tylko w najnowszych kamerkach GoPro, poszerza nam obraz jeszcze bardziej. Mamy dużo większe pole widzenia, ale kosztem już takiego wyginania rzeczywistości, że nie ogląda się tego zbyt dobrze. Hyperview może jedynie sprawdzać się, tak jak widzicie na załączonym obrazku, gdy ustawimy sobie kamerę na szybie motocykla, na nas, gdy jesteśmy w jej centralnej części. Natomiast gdy znajdujemy się już po boku kamery, nagle dostajemy jakieś 30, jak nie 50 kg plus do wagi i tak nagrany obrazek nie wygląda już tak ciekawie. Kolejnymi ustawieniami w kamerze GoPro jest ISO minimum 100, maksimum 800. Jeżeli mamy troszeczkę gorsze oświetlenie lub
dzień jest bardzo pochmurny, możemy zwiększyć ISO max do 1600. Nie przesadzamy tutaj nigdy z tą górną granicą, bo może nam się wdać porządne ziarno. Co do stabilizacji, jeżeli filmujemy ujęcia statyczne, zejdziemy z motocykla, chcemy nagrać motocykl, nagrać jakiegoś bikeporna, możemy sobie pozwolić na maksymalną stabilizację, wtedy nie potrzebujemy gimbala do fajnych ujęć. Natomiast jeżeli nasze światło jest już nie do końca ciekawe, jeżeli jest pochmurny dzień, wtedy stabilizacji bym nie używał za dużo, ponieważ mogą być zauważalne duże spadki jakości. Na motocyklu stabilizacja tylko włączona, w nowych kamerach GoPro jest jej kilka poziomów, ja bym został na najniższym, żeby przesadnie nam wszystko nie drżało, ale obraz na najwyższym poziomie stabilizacji jest tak sztywny i monotonny, że po chwili odechciewa się już go oglądać. Shooter, jeżeli nie bawimy się w żadne filtry ND, zostawiamy na auto. White balance, także auto. EV zostawiamy na auto lub na zero. Jeśli chodzi o kolor, możemy skorzystać z płaskich kolorów, czyli flat, native. Jeżeli natomiast nie chcemy kolorować obrazka, chcemy od razu, żeby wyglądał przyzwoicie, zostawiamy na GoPro Color. Ja natomiast w GoPro 12 używam opcji Vibrant, czyli troszeczkę podkręcone kolorki. Lubię, gdy kolorki są zawsze trochę bardziej podkręcone. Zresztą pewnie zauważyliście po naszych styluwach. Sharpness, czyli ostrość, ustawiamy na medium. My nie chcemy, żeby było zbyt ostro albo za dużo rozmycia. W naszych kamerach mamy także do ustawienia bitrate. Ustawiamy oczywiście najwyższy możliwy. To ustawienie pozwoli nam zapisać jak najwięcej informacji o naszym filmie. Na tym krótkim poradniku mam nadzieję, że niektórym z Was rozjaśniłem troszeczkę temat filmowania kamerą GoPro podczas jazdy na motocyklu. Polecam się na przyszłość. W razie pytań piszcie śmiało do nas na Instagramie, na Facebooku. Subskrybujcie nasz kanał. Oraz koniecznie napiszcie, co chcielibyście zobaczyć na kolejnych odcinkach Pro Moto Tips od Moto Addicts, a my się przygotujemy i wyczerpiemy temat. Ja tymczasem udaję się dla Was montować kolejny odcinek oraz mam nadzieję, że zamontowane przez Was uchwyty z kamerami GoPro oraz nagrane materiały będą na najwyższym poziomie. Piąteczka!